jak to się włączy już nagrywanie. No to teoretycznie teraz ci powiem, że powinniśmy wejść do tej budy. Taki, a ta buda to jest przejściem podziemnym dawnym dla pracowników. No i pewnie ludzie jak chodzili też tędy, ale dla pracowników lokomotywowni, żeby nie przechodzili przez tory, bo wiadomo, że pociągi co chwilę jeżdżą, szczególnie tutaj w Katowicach, jak jest duży ruch. To tu przejście podziemne, ale z tej strony jest zamknięte, więc najpierw się rozejrzymy. Nic nie jedzie. O, mnie wystraszył ten pociąg. A przejście podziemne możemy zwiedzić od tej strony, tylko w jedną stronę wejść, ponieważ z tamtej strony jest zamknięte. Tam już widać parowozownię, a tu masz stary budynek biurowy, bo jeszcze jest, no i pewnie socjalny dla pracowników, ale jest jeszcze nowy. Tutaj musimy się schylić. Pożyczę ci latarkę, żebyś sobie zobaczył. Znaczy wejdziemy razem, ale tobie pożyczę latarkę, a sobie włączę tutaj. No typowe wejście podziemne, tylko jedyne przejście podziemne, nie wejście, bo wejście jest, ale do przejścia. Jedyne co tu jest fajne, to bardzo fajna architektura, w sensie, że zbudowany z cegieł i kamienia. I fajnie jest chłodno, na upał jest bardzo dobre. Coś słabo mi świeci ta lampa dzisiaj. Bo przejście tutaj masz pod torami. Rękawiczki sobie nie założyłem. Przejście masz tutaj pod torami. Ktoś wannę sobie postawił. Nie wiem, czy te latarki nie świecą. A tutaj jest ogólnie, ale to już jest kanały pod lokomotywownię. I pewnie odprowadzające wodę w razie powodzi albo coś, jakiegoś nagłego deszczu. I tam już widać schody. Nie mam dzisiaj dobrego oświetlenia, to nie będziemy cisnęli się, bo i tak nic widać, tylko po prostu jest z ładnego kamienia zbudowane i z cegieł. Chociaż to nie jest jakieś stare przejście podziemne, nowe wybudowane, nowe w sensie lata 80. gdzieś. Może wcześniej było też tu miejsce, to przejście podziemne, musiałbym na starych mapach sprawdzić. Tory już czystszą, czyli coś jedzie. W sumie tutaj też są tory. Tutaj musiał być kiedyś, może bardzo, bardzo dawno temu, rodzaj dworca. Bo są płyty, jak na dworcu. Ośka to jest chyba z parowozu, ze starszego rodzaju pociągu, a nie z lokomotywy. Wiesz co, bo tam są tył lokomotywowni. Pójdziemy tędy. Tutaj już widzimy lokomotywownię. Ta jest chyba wschodnia, bo są dwie, wschodnia i zachodnia. Fajna architektura, z tego względu, że tu masz te budynki wachlarzowe lokomotywowni. Parowozowni i dalej, bo pociąg jedzie. Dobrze mówiłem, tutaj kiedyś był peron. Nie zaczepię. I no i tak jeszcze raz ci opowiem, bo jechał pociąg, pewnie nie było słychać. Tutaj mamy, widzisz, budynek wachlarzowy tej lokomotywowni, parowozowni. I drugi jest tam dalej, odwrócony do siebie tak jakby pleckami. Po środku jest wieża ciśnień. I jeszcze z tyłu jest nowy budynek biurowy. A tu ciekawostka z tej obrotnicy, że można ją nazwać działającą. Tutaj ma, widzisz, do blokowania pozycji jest wajcha i tu się blokowało w którejś pozycji, zależy w którą podjechał, jak chciał zablokować na dłużej, dla pewności to blokował tą
i to było cięgno podłączone dalej do wajchy. A pokażę Ci fajną ciekawostkę, bo tu jest taka bardziej typowa ta obrotnica, jak spotykaliśmy w innych miastach, na przykład tak jak w Łazach, pamiętasz? Tylko ta działa, tylko trzeba mieć trochę pary, bo ona elektrycznie działała, tam jest silnik z tamtej strony. Widzisz, działa. Jak pokręcisz, trochę rozpędzi się. No to dobra, to teraz Ty przejmij nagrywanie i nagraj, jak ona się tutaj obraca, jak koła pracują, jak coś, a ja fitnessa zrobię. I starczy, bo urobiłem się jak dzidzia w spodnie. A obróciłem prawie nic, bo to było awaryjne obracanie, bo tutaj widzisz, masz przekładnię od tego tutaj, o, łańcuch, bo to samo w Łazach chciałem sprawdzić, bo też był łańcuch, wszystko było podłączone. I podniosłem tą klapkę, a tu było gniazdo. O, widzę, że tam też jedna siedzi. Może coś będzie robić. Ale tu było całe... Musiałem uciekać z obrotnicy, bo mnie koleżanki zaczęły obskakiwać. Koleżanki osy bądź pszczoły, nie znam się. I tutaj jest taka ciekawostka, bo ta obrotnica, można powiedzieć, że działa. Ręcznie, bo ręcznie, ale działa. No i tak jak Ci opowiadałem na innej lokomotywowni. Po szynach, w obkoło, jeździ na tych kołach. Z kabinki sterowana elektrycznie, obracała się na odpowiedni, na odpowiednią bramę. Sterownia cała. Może jest tabliczka znamionowa. Jest tabliczka, ale widzę w innym miejscu niż obrotnica 1995. 410, długość 23 metry, 410 to chyba jest waga, jaką może 410 ton, bo z tamtej pamiętam plakietki. No, bo ktoś porozbijał, widzisz. Tutaj ta lokomotywownia, ostatni przegląd wagonów, lokomotyw właściwie, odbył się równe prawie 10 lat temu i została zamknięta. No, nie była już potrzebna. Inne rodzaje lokomotyw są, potrzebują innej obsługi. Pociąg jedzie znowu. Ruchliwa trasa. Tak, bo to szyba jak samochodowa, ona się rozbija na takie drobne części. Pęknie, to pęknie cała. Tutaj jest mechanizm klinowania na torze od razu z czujnikami pozycji, czy jest zaklinowany, czy nie. Właściwie to nie są czujniki, tylko krańcówki, no ale... A tu jest wyciągarka. Jakby lokomotywę trzeba było wyciągnąć, albo wciągnąć chyba. Zakłady naprawcze. Nie mogę się doczytać. Nie będę zgadywał. No i tego typu. Pokażę Ci jeszcze tą drugą obrotnicę, bo jest ciekawa. Pod względem takim, że Ty jej konstrukcji nie widziałeś, bo tam już widziałeś obrotnicę na innej lokomotywowni. Jak byliśmy. Czyli. Poruszała się po tych szynach, wokoło, na kołach, napędzana elektrycznie, obracana.
A tamten drugi rodzaj obrotnicy. Tutaj masz, widzisz, te budynki. One są połączone takim budynkiem, nazwijmy to biurowym, ale pewnie to był budynek socjalny. I ma bardzo fajną rzecz. Kolejny, jeden za drugim. Tutaj była kotłownia, wejdziemy do środka, to zobaczysz. Akurat jest zarośnięta, ale nie widać. Bo na przykład jak byliśmy w Łazach na lokomotywowni, to tam akurat nie widziałeś, ale jest ta kapliczka świętej Katarzyny. Kapliczka bądź ołtarzyk. I tam wcześniej na lokomotowni pokazywałem ci też tą. A tutaj była po środku. Nie widać, bo zarośnięta. Po środku była tam ołtarzyk. Niestety już tam nie ma żadnej figurki. Jest tylko puste szkło i świetlówka dawna do oświetlania. Pokażę to z innego ujęcia. Później może będzie widać. Na razie to bardzo reprezentacyjny budynek. Z ładnej cegły. Z ozdobnymi gzymsami. Ta druga obrotnica jest bardziej zarośnięta, więc w tej porze roku nie będzie widać za dużo. Ale przedstawię ci jej mechanizm, bo jest inny. Oczywiście stosowany też w innych lokomotywowniach, ale akurat na takim jeszcze nie byłeś, z tym rodzajem obrotnicy. Daj, zarośnięte, aż bardzo, basen przeciwpożarowy. Można by powiedzieć, że poruszamy się w lesie, ale nie. A ta obrotnica działa na troszkę innej zasadzie, w sensie takim, że ona robiła to samo, obracała na odpowiedni tor. Ale działała w ten sposób, że tu masz zaklinowany główną oś na środku. Nakrętki fajne, większe jak noga, nie? Zaklinowaną główną oś. Na tym, można powiedzieć, siedzi, bo tam jest taka konstrukcja jakby w moście. Na tym siedzi, a poruszana była, wiadomo, że przez operatora w tej kabince, ale napędzana była tutaj przekładnią z silnikiem. I silnik przez zębatkę, którą nie wiem, czy tu będzie widać, przez zębatkę, która jest tam umieszczona, poruszał tutaj, tą zębatką kręcił silnik i obracało po całym kole. Oczywiście tu też mamy do klinowania. No, nawet nie ręcznie, nawet widać, że jest cięgno tam, więc były klinowane pewnie tą wajchą, że tak to nazwę. Nie wiem, czy będzie widać, bo jest zarośnięte, ale spróbuję zejść, żeby pokazać ci konstrukcję. O, gdyż ona też poruszała się jak każda na kołach, bo to jest za duży ciężar, szczególnie jak wiedzie lokomotywa jakaś duża, 80 ton czy 60. No, nie widać tego, ale konstrukcja ma typowo jakby mostu. Przęsło jest zaczepione na środku, bo na końcach jeździ na kołach i poruszana przez przekładnię po kołach zębatych. O, widzisz. Jeszcze może pokażę jeszcze tutaj operatora stanowisko. Nie wiem, czy tutaj nie był silnik, bo tu jest, dodaję do tej przekładni wał. To mógł tutaj być silnik, bo tu jest przekładnia,
a wał wchodzi do kabinki. Może miało sens to, bo silnik elektryczny był, więc żeby nie zamógł albo coś, musiałby mieć dodatkową obudowę. A tak to był od razu chroniony przed warunkami atmosferycznymi. To znajdziemy się na hali. Wiadomo, trzeba uważać pod nogi, bo czasami wystają po jakichś urządzeniach mocowania i można się potknąć. Już nie mówię o dołach, bo będzie widać doły, tak szczególnie to, jak tutaj masz kanały, żeby pod lokomotywę zajrzeć. No duże. Teraz sobie wyobraź, masz około 20 paru sztuk bram. Może wjechać około 20 lokomotyw na raz. I pomyśl sobie tak 70 lat temu, jak były parowozy, jaki tu musiał być, może nie zgiełk, ale jak tu pięknie. Ten zapach do dzisiaj czuć smarów. A kiedyś jak tu obsługiwali lokomotywy, to ile ludzi tu musiało pracować, ile lokomotyw, jak to musiało pięknie wyglądać. Teraz zostały tylko betony i żelastwo. I dziury. Na dach nie będziemy wchodzić, bo jest drewniane deseczki. Papy już nie ma, bo prześwitują drewniane deseczki, które są już lichego stanu. Ale tam jak jest budynki, to można wyjść na dach, bo ci pokazać. Tam jak jest ta, ten ołtarzyk. Przewodów też je dotykać wątpię, żeby tu był prąd, ale nie ryzykować. Może być prąd dlatego, że jeszcze tych przewodów nie ukradli. A, bo aluminiowe. Aluminiowe to tańsze. Trzeba się narobić, żeby aluminium dużo zebrać. Czym to przykryte? A, bo tutaj coś było, bo tu jest jakiś wał. I dlatego ten jeden kanał przykryty, on był do czegoś innego służył. Tylko to jest jedna hala lokomotywowni, parowozowni. Druga jest z tyłu, po środku jest tam wieża ciśnień, też ją zobaczymy. Tutaj widać, było kiedyś z kotłowni szły, może nawet nie tędy szły, bo tu widzę dalej ich część. Ciekawi mnie, gdzie są schrony przeciwlotnicze, bunkry, coś takiego, bo każda lokomotywownia, w której byłem i do których jeszcze, no właśnie, nawet te w Łazach, jakbyśmy to były, pojedziemy jeszcze do następnych, to też są. Wiadomo, że one są już albo zalane, albo za płytą betonową zakryte, żeby ludzie nie chodzili, ale są. A tutaj musiałbym mapy stare przeszukać, zobaczyć, gdzie takie rzeczy się znajdują. No i teraz przejdziemy z jednej parowozowni do drugiej. Tym łącznikiem, gdzie były pewnie jakieś warsztaty, budynki socjalne. Tudzież ubikacje. Teraz nic nie ma poza śmieciami. Jakiś rodzaj portierni, może narzędziowni. Tam są pewnie ubikacje. Albo czyjeś mieszkanko. Kiedyś portiera. Tutaj może być mieszkanko ogólnie. Bo jest nawet grzejnik. Ktoś sobie przy nim zrobił, prądu nie ma. Może dzisiaj nie spotkamy bezdomnych, bo czasami jak chodzę. A tutaj. Ciężko. Tutaj można się tędy dostać na dach. Stabilność. Ta drabina. Tylko brakuje kilku szczebli. O, jest ten środek. O, jak piska. Czekaj, boję się na to tam zdechnąć. Na środku najwyżej szczebla nie stawaj, bo na środku się złamie.
Nie będziemy chodzić też tak po dachu, tylko tego świątka. Na budynku tym można się dostać na dach, bo jest betonowy strop, ale na lokomotywownię, na warsztaty nigdzie się nie dostaniemy, bo są deski, z których można by polecieć na łeb, na szyję. I kolejna lokomotywownia. Tu są jeszcze. Tu jest ta kotłownia, o której ci mówiłem, jak szliśmy z tamtej strony. Tutaj stały piece. Tutaj stały piece podłączone. Tu była, zaciągało powietrze, dmuchawy, rozprowadzało ciepłe powietrze. Tutaj do komina prawie brało. Tutaj są rury do połączenia z pieca, ciepła woda. Rurami szła na halę, jedną, drugą. A hala była nagrzewana, jak i dawniej wszystkie hale produkcyjne. Widzisz, tymi rurami szło ciepła woda. I dochodziła do takich wentylatorów, które tam mamy na każdej ścianie. Może nie na każdej, bo z niektórych już ukradli. Tego typu wentylator. Wchodziła rura z ciepłą wodą, tam była nagrzewnica, wentylator. Powietrze dmuchał na tą nagrzewnicę ciepłą. I z ubikacji, jak chcesz skorzystać, to jest. Elektryki już nie ma. Kable wyprute, miedziane. Komuś się przydały. Ktoś się wzbogacił. Jeden z biednych, jeden bogaci. Możemy tam iść zobaczyć. Jest jakaś fajna rampa. A potem wyjdziemy do tego budynku biurowego, nowszego. Ale zobaczymy jeszcze tą rampę. Taka dobudówka do hali, magazynek. A tu widzisz stara konstrukcja po suwnicy. Suwnicy nie ma, ale jest szyna. I pewnie coś przełożyć, zdjąć, bo tam jest kanał taki specjalny, jak widziałem w lokomotywowni, która jeszcze działa. Że masz suwnicy, widzisz, bo na przykład wózek mogłeś wyciągnąć lub coś pod pociągiem. O to mi chodzi, widzisz. Może zrobię przebitkę z działającej lokomotywowni hali napraw, więc będzie widać tutaj pociąg. Te drewniane pomosty się, jak pociąg wjechał, odsuwało. Wchodził tam całkiem pod pociąg, że można było wózek opuścić. Nie trzeba było lokomotywy dźwigać, czy jakośkolwiek demontować tego wózka. Tylko można byłoby go opuścić, żeby zrobić przegląd. Mniej roboty, mniej zachodu. No i szybsza praca.
A tu była suwnica, żeby coś do góry podciągnąć. Tu masz sprzęt przeciwpożarowy. Tylko że sprzętem przeciwpożarowym powinna być gaśnica lub coś, a tutaj jest piach. No wiadomo, piach najlepiej gasi, bo przydusi ogień, ale na pewno też były gaśnice. No, zobacz, że na każdym słupie masz ten, były metalowe uchwyty na gaśnicę, chyba że tu było jakieś narzędzie albo coś, ale tam na gaśnicę na pewno, ale że była metalowa i łatwo ją zabrać. Tam widzisz, na dole też są szyny. Jak coś ciągnął, to mógł przełożyć do drugiej lokomotywy. Bądź dosłużyło do to napraw. Pod pociągiem takich, że nie tylko tak jak tutaj w kanale, że możesz wejść, przegląd zrobić, ale coś możesz spuścić większego, naprawić. I tu jest jeszcze fajne, nazwijmy to rusztowanie. Jak w działającej lokomotowni widziałem, były na każdym stanowisku po dwie drabiny na przykład, żeby można było zajrzeć na górę lokomotywy. A tutaj jest taka rampa fajna, że można było wejść, obsłużyć lokomotywę od góry. Akurat wejdziemy na najwyższy stopień, bo jest jeszcze niższy. Ale z najwyższego będą lepsze ujęcia. Teraz jesteśmy pod dachem samym. Trzeba patrzeć na deski, bo mokre, tam gdzie deszcz pada z dachu, mogą być przegnite. Gdzieś w tamtej hali nie mieliśmy tego, żeby można było, może być nowsza hala. Albo do nowszych napraw służyła. Wiadomo, że nie musiało być dwóch takich samych, bo przecież tak częstych napraw pod pociągiem, aż takich skomplikowanych może nie było, więc wystarczyło tak tutaj trzy stanowiska. Nie musiało być drugiej hali z takimi stanowiskami. Zobaczymy, czy tam jeszcze są jakieś budynki, bo powinny być. I pójdziemy do tej, do tego biura nowszego, jeśli nie jest zamknięte. A, jeszcze wieżę ciśnień obejrzymy. Chociaż wieżę ciśnień nie ma takiego ciśnienia, że tak powiem, bo tam nic nie ma. Zbiornik na górze, obsypane ściany i jak w każdej wieży ciśnień, rura do góry, rura w dół i drabinka, żeby do góry wejść. Do góry by się weszła, tam nic też nie ma takiego. Wszystko już jest rozkradzione. Czemu ta część jest odizolowana od drugiej? Nie wiem czemu. Może był inny rodzaj lokomotyw. Nic tam nie ma. Oprócz kilku pomieszczeń. To wrócimy się do budynków biurowych. Dobra. Ta hala wygląda użytkowana dłużej, albo bardziej potrzebna była, z tego względu, że masz na niej wyposażenie, tą suwnicę, ten kanał. Tam jest te rusztowanie, no i dach jest wyremontowany, tak tam deseczki, papa, tylko tu masz dach już z metalowych płyt, pewnie ocieplanych. Widzimy, tędy widziałem przez tą dziurę. Tutaj widzisz, taka dobudówka naszych czasów z pustaków, a pustak nieosłonięty, chociaż był zatynkowany, ale tu gdzie jest niezatynkowany, mróz i wilgoć go zażarła. Tutaj mamy tył jednej lokomotowni i drugiej. I wiele ciśnień. I można by powiedzieć nowszy budynek biurowy. Najpierw zobaczymy wieżę ciśnień, chociaż jest... Nie, nic nie ma do oglądania z tego względu, że drabinka do góry, a na górze nie ma żadnych urządzeń ani nic. Z zewnątrz jest zarośnięta. Z dachu jedynie będzie widać. Tam widzisz, jest zasłonięta blachą, bo ona jest zbudowana z cegieł. W środku jest zbiornik,
który tylko jest mała przestrzeń, około metra szerokości między ścianą a zbiornikiem. Taki techniczny korytarz, żeby tam przejść, coś zrobić. A tam się obsypało, to już jest blachą zasłonięte z tamtych czasów. Tutaj było robione takie prowizoryczne rusztowanie, żeby nie obsypywało się na głowę komuś. Może ci pokażę budynek, chociaż nie, musielibyśmy z tamtej strony przejść, bo tu są zamknięte drzwi. Jest stare biuro, zobacz, jak jest zdewastowane. Ochrony tutaj nie ma gdzieś od pół roku. Może już więcej, 8 miesięcy nie ma ochrony. Tak, a jeszcze jak była ochrona, to jeszcze w miarę, bo ludzie się tu nie kręcili, nie było to tak zdewastowane, obsypywało się, wiadomo, niszczało. Jakieś w miarę wyposażenie było, ale odkąd tylko ochrona to opuściła. Ktoś zwiedza, słychać. Może nie to, że nie jest w ogóle chroniony, bo ktoś tu przychodzi, zagląda, jak coś to wzywa policję, ale nie ma w sensie takim, że służby ochrony kolei. O. Jeszcze tak z rok temu ten biurowiec to był z wyposażeniem ze wszystkim niezdewastowany. Teraz to już nie ma tutaj co oglądać. Taka tylko ciekawostka. Zobacz, to jeszcze jest błazeria. Wygląda jak z tamtych lat. 80 lata biurowiec. Zapach płyt pliśniowych. Tutaj masz... Tam jest fajna rzecz, ale najpierw ci opowiem o tej. Pamiętasz, jak byliśmy w Łazach na lokomotywowni i też były rozdzielnia telefoniczna? I czytaliśmy te kartki, że przewody były kładzione... w 55, 60, 40 którymś. No i byłem na lokomotywowni ostatnio z takimi fanami kolejnictwa, którzy coś jeszcze chcą robić. Byliśmy uratować stare dokumenty, które tam były już, można powiedzieć, zamknięte i niszczały go dalej. Gruba impreza była. Chcieliśmy uratować te dokumenty i spakowaliśmy książki, przeglądy lokomotyw, różnego typu odjazdy, przyjazdy zapisane. I ktoś, gdy obejrzał moje filmiki, gdzie pokazywałem różne rzeczy sprzed wojny, po wojnie. I ktoś obejrzał filmiki, zobaczył, co jest cenne. Z ubikacji jak też skorzystać. Zobaczył, co jest cenne. I można powiedzieć, w ciągu kilku dni, bo ja byłem w odstępie tygodnia, w ciągu kilku dni niektóre rzeczy znikły, które pokazałem, które są. Więc można by powiedzieć, że moje filmiki są już jakieś pokazujące. Wróciłeś, żeby wziąć te rzeczy? No wiesz, że znikły? Nie, tylko skontaktowałem się z fanami kolejnictwa, w szczególności z tamtego regionu. Oni odratują te rzeczy, bo odrestaurują. Nawet nie trzeba restaurować, bo to książki były dobrego stanu. Tam są spisane typy lokomotyw, jakie przeglądy miały, jakie daty. Wszystko jest opisane i oni to uratują. Bądź oddadzą do jakiegoś muzeum, gdyż oni się tym interesują. Ale przy okazji, to jak na przykład te karteczki powojenne, ktoś zdążył pierwszy zakosić. O, jeszcze tak ci mówię, jakiś czas temu ten biurowiec jeszcze można było coś w nim zobaczyć. Zobaczę tylko, czy to nie jest jakiś rysunek. Czasami są... Nie, to była tablica. Czasami są, plakaty i rysunki z dawnych czasów. Na przykład tło lokomotywowni narysowane. Tak jak na przykład wieży ciśnień w Łazach
była kiedyś szkoła kolejarska w 70-tych latach na początku chyba. Potem przenieśli już do budynku wybudowanego i tam uczniowie szkoły robili różne graffiti na ścianach. Ale jest strych. Tu będzie już gorąco. I nic takiego oprócz konstrukcji dachu, która nie jest jakaś szczególnie miękkie te deski. Tu jak papą zakryte, to nie wiadomo, nie deptać. Są te deski jakieś takie, nie teges, przynajmniej tam okienko jest to trochę chłodne. Dobra, Albercik, wychodzimy. 18, 4 18 w moim samochodzie. O, jeszcze tu są schody do góry, czy tylko? Nie, taka zabudówka. Aj, nic. Ile niewykorzystanej przestrzeni na tym strychu. Ale za to taki dach wygląda ładnie z zewnątrz, bo jest stromy, spadzisty. Tutaj był jakiś pożar, bo jest okopcone i spalone. Była ścianka drewniana. Słońce przebija się tak, że nie będzie jakiegoś super ujęcia, ale wieże ciśnień zobaczyliśmy. Do piwnic się boisz, czy nie boisz? Może być chłodno przemieszczenie. Nawet dość duże, spore. Tutaj pomieszczenie 00, bo tam były 18, 19 na strychu, to jest 00. Nie ma co sprawdzać, bo tam są puste, ale przynajmniej fajnie chłodno. Tutaj było pomieszczenie jakieś zabezpieczone drzwiami, ale tutaj był dla pracowników tego kierowca schron, dlatego że są drzwi. Drzwi właściwie już nie ma, bo przydały się komuś na złom, ale drzwi są pancerne. Tutaj drugie drzwi zabezpieczające. Nie ma filtrów powietrza, bo to nie jest śluza gazoszczelna, ale jest wytynkowany, wzmocniony co chwilę. Strop, elektryczność założona, więc można było przetrwać jakiś czas w razie czego. Więc na pewno to pomieszczenie było takim schronem. No już są zwykłe pomieszczenia też takiego typu, tylko już niezabezpieczone. Tutaj pod nogi uwaga, ja tylko tam wejdę, żeby zrobić. Więc to jest takie same pomieszczenie, tylko już nieotynkowane i bez zabezpieczenia drzwi. Uwaga, pod nogi. Dobra, to wychodzimy, bo tu jest niebezpiecznie. I nie znajdziesz Pokemona na telefonie, tylko gdzie indziej. Zaraz, nie mogę się zmieścić z plecak. Tyle. Wszystkie budynki są oznaczone w jakiś sposób, a wieża ciśnień jest najprostszym sposobem oznaczona literką W. Ładna konstrukcja. Ktoś się wzbogacił na wyciąganiu przewodów. Kiedyś te choineczki się posadziły przed biurowcem, a teraz jest wielkie choiny wyrosły.